Witaj. Z tej strony Barbara. Mam pytanie. Kogo podobizna widnieje na polskim banknocie 10 złotowym? Tak, oczywiście jest to podobizna Mieszka I, czyli pierwszego historycznego władcy państwa polskiego. Ciekawa jestem, czy wiesz, jak powstało państwo polskie. Znana polska legenda o Lechu, Czechu i Rusie pokazuje nam ziarno prawdy, jak mogło to wyglądać. Archeolodzy natomiast na podstawie znalezisk, nielicznych zapisków i domysłów stworzyli obraz tego, jakie mogły być początki państwa polskiego. Otóż w V-VI wieku ziemie polskie były niemal całkowicie opustoszałe. Wtedy na tereny dzisiejszej Polski zaczęły przybywać słowiańskie rodziny. Jak wiesz, my, Polacy, jesteśmy jednym z narodów słowiańskich. Dawni Słowianie byli poganami, oddawali cześć wielu bogom. Swoich bogów czcili w lasach i na szczytach gór. Na początku. Całe słowiańskie rodziny, czyli dziadkowie, ich dzieci z małżonkami, wnuki oraz dalsi krewni, zaczęli osiedlać się w dolinach rzek. Gdyż w gęsto zalesionym kraju, to właśnie rzeki pełniły funkcję głównych szlaków komunikacyjnych i dzięki nim można było łatwiej przenosić się z miejsca na miejsce. Dodatkowo też. Rozległe puszcze wyznaczały granice oddzielające poszczególne kręgi osadnictwa i stanowiły ich naturalne granice. Rodziny rozrastały się i tworzyły rody. Ród to kilka spokrewnionych rodzin wywodzących się od wspólnego przodka. Ród z reguły zamieszkiwał jedną osadę. Wszyscy jej członkowie wspólnie uprawiali ziemię, hodowali bydło, trzodę chlewną oraz drób. Niektórzy zajmowali się także myślistwem, bartnictwem i rybołówstwem. Rody zaczęły zajmować coraz większe obszary. Wypalano lasy, by uzyskać w ten sposób więcej terenów uprawnych. Z biegiem lat poszczególne rody zaczęły się łączyć w większe grupy, tak zwane wspólnoty sąsiedzkie, zwane opolami. Jak sama nazwa wskazuje, opole to wspólnota sąsiedzka skupiona wokół pola uprawianego przez członków danych rodów. Dzisiejszym odpowiednikiem opola jest gmina, Echa tego procesu do dziś są widoczne w nazwach wielu słowiańskich miast, jak na przykład Opole w województwie opolskim. Mieszkańcy Opola współpracowali ze sobą zarówno podczas pokoju, jak i wojny. Centrum Opola stanowił gród. Można powiedzieć, że grody były pierwszymi twierdzami, czyli miejscami, gdzie ludność mogła się schronić podczas wojny. W grodach odprawiano też ceremonie religijne. To tutaj spotykała się starszyzna, która dbała o prawo i porządek, rozstrzygała konflikty, podejmowała decyzje dotyczące całego opola. Wzrost zagrożenia zewnętrznego około VII wieku spowodował łączenie się opoli w większe grupy zwane plemionami. Najsilniejsze plemiona podbijały słabsze. Z czasem pojedyncze plemiona zaczęły się łączyć, tworząc państwa plemienne. I tak w IX wieku zamieszkiwało tereny dzisiejszej Polski. Osiem plemion słowiańskich. Byli to dziadoszanie, bobrzanie, opolanie, gałężyce, ślężanie, lędzianie, wiślanie i polanie. Jak się zapewne domyślasz, nazwy tych plemion pochodzą przede wszystkim od miejsc ich zamieszkiwania, ale też i od typowych zajęć, którymi zajmowała się ludność tych plemion. Około VIII-X wieku w Wielkopolsce powstało państwo Polan. Polanie zjednoczyli kilka mniejszych plemion osiadłych wokół grodów Gniezna, Poznania, Kruszwicy i Kalisza. Z czasem podbili oni kolejne plemiona i około X wieku utworzyli państwo, które dało początek Polsce. Polanie rozpoczęli podbój sąsiednich plemion w latach XX-X wieku i do połowy X wieku opanowali całą Wielkopolskę. Najsilniejszym rodem w plemieniu Polan był ród Piastów. To właśnie z tego rodu pochodził Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski. Nie znamy dokładnej daty urodzenia Mieszka, Przypuszczalnie był to okres czasu pomiędzy 930 rokiem a 935 rokiem. Rządy w państwie przejął po swoim ojcu Siemo Myśle około 960 roku. Początkowo władał jedynie Wielkopolską, Kujawami i Mazowszem. Zapanowania Mieszka państwo powiększyło się i nabrało dużego znaczenia politycznego. Mieszko I był zdolnym wodzem i sprawnym organizatorem. Rozpoczął dalsze jednoczenie ziem zamieszkałych przez plemiona słowiańskie. Pod koniec rządów Mieszka I w skład państwa wchodziła Wielkopolska, Małopolska, Śląsk, Mazowsze, i pomoże. Jak udało się Mieszkowi tego dokonać? Otóż Mieszko I dysponował bardzo sprawnymi i silnymi oddziałami książęcej drużyny. Stanowili ją dobrze zaprawieni w walce woje, piesi i konni, gotowi na każde wyzwanie władcy. W jej skład, Wchodziło około 3000 tysięcy konnych wojowników. Drużynnicy rekrutowani byli nie tylko z ludności polskiej. Byli wśród nich także przybysze z obcych krajów oraz jeńcy wojenni. Drużynnicy znajdowali się na pełnym utrzymaniu księcia. Otrzymywali regularnie żołd oraz wszystko, co było im potrzebne do życia i do walki. Część drużynników przebywała bezpośrednio przy boku władcy, a książę opiekował się rodzinami swoich drużynników i łożył na utrzymanie ich dzieci. Z okresu wcześniejszego zachowało się niewiele wiadomości o sile zbrojnej Słowian. Wiemy na pewno, że w obronie swoich ziem i w wyprawach wojennych stawali solidnie wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni. Stąd też pochodzi słowo wojsko, oznaczające chmarę ludzi. Słowianie wierzyli w wielu bogów. Między innymi wierzyli w Boga wiatru, urodzaju i słońca. Oddawali też cześć drzewom oraz piorunom. Sądzili, że bogowie sprowadzają deszcze albo słoneczną pogodę. W X wieku, sąsiadujące z Polską kraje, w większości przyjęły już chrześcijaństwo. Ludy, które nie przyjęły chrześcijaństwa, nazywano poganami. Zdarzało się wówczas, że ludom pogańskim chrześcijanie narzucali siłą swoją wiarę. Dlatego, aby tego uniknąć i jednocześnie wzmocnić pozycję Polski wśród krajów Europy, Mieszko I przyjął religię chrześcijańską. Przyjęcie chrztu zostało poprzedzone ślubem polskiego władcy z czeską księżniczką Dobrawą. Data chrztu, czyli 966 rok, Uznawana jest za początek państwa polskiego, a także za jedną z najważniejszych dat w naszej historii. Natomiast scalone obszary, którymi władał Mieszko I, zaczęto nazywać od nazwy plemienia Polan Polską. Nazwa Polska zaczęła być używana w odniesieniu do całego państwa w XI wieku. I funkcjonowała pierwotnie jako forma określenia ziemia polska. Niezależnie od istnienia Polan, nazwa Polski wywodzi się od ogólnosłowiańskiego wyrazu pole, oznaczającego pierwotnie równinę zdatną pod uprawę. Co ciekawe, jeszcze w XIV wieku przymiotnik polski oznaczał tyle, co polny. Wczesna historia państwa polskiego i początków rodu piastów wciąż jest pełna tajemnic. Źródła pisane są bardzo zdawkowe. Podobno, gdyby zebrać wszystkie pisemne wzmianki na temat powstania państwa polskiego, zmieściłyby się one na dwóch stronach dzisiejszej gazety. Może zastanawiasz się, dlaczego? Otóż Słowianie nie potrafili pisać. Dlatego też nic nie zostawili po sobie. To, co o nich wiemy przed momentem pojawienia się chrześcijaństwa, to jest to, co pisali o nich inni. Najstarsza polska kronika, czyli kronika Galla Anonima, powstała dopiero w XII wieku. I tutaj właśnie możemy znaleźć informacje, o początkach państwa polskiego. Ale prawdopodobnie Gal Anonim opierał się na tradycji ustnej, czyli przekazywanych opowieściach. Według Gala na kilka pokoleń przed mieszkiem I miał w gnieźnie panować książę Popiel. Jednak na mocy boskiego zrządzenia losu został on wygnany ze swojego państwa, i zastąpiony przez Siemowita, syna ubogiego oracza książęcego Piasta. Następnie na tronie gnieźnieńskim mieli kolejno zasiadać Leszek, syn Siemowita, Siemomysł, syn Leszka, i następnie Mieszko I, który był synem Siemomysła. Zachodzi jednak pytanie, na ile ta tradycja ustna po tylu latach od powstania Polski była adekwatna do prawdziwych faktów. Dlatego też, mówiąc o początkach państwa polskiego, jest wiele nietopowiedzeń i niejasności. Więcej informacji mamy dzięki odkryciom archeologicznym. Jednak i one nie dają odpowiedzi na wszystkie pytania. Pewne jest natomiast jedno. To właśnie Mieszko I był pierwszym faktycznym twórcą państwa polskiego. Mieszko I nie był królem. Był księciem. Pierwszy historyczny władca Polski zmarł 25 maja 992 roku. Został pochowany w katedrze poznańskiej. Na zakończenie mam dla was kolejne pytanie. Kogo podobizna widnieje na polskim banknocie 20 złotowym? Tak, oczywiście, jest to podobizna Bolesława Pierwszego Chrobrego, który był synem Mieszka I. Bolesław I Chrobry został pierwszym królem Polski. Jego koronacja odbyła się w 1024 roku, ale to już temat na nasze kolejne spotkanie. To tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobał Ci się ten film o powstaniu państwa polskiego, proszę, daj mi dużego lajka like i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.